Na razie to tak przebiega. Jeszcze tylko 10 zawodników. Mistrz świata, obrońca tytułu, Stefan Kraft. Nie, on potrzebuje 102,5 metra, aby objąć prowadzenie, aby wyprzedzić Dawida Kubackiego. Czy tyle skoczył w granicach tej odległości? W granicach tej odległości teraz Stefan Kraft, on już bywał i trzeci, i 101 metrów. Nie, to będzie za krótko. Może ewentualnie wyprzedzić Kamila Stocha, ale chyba Dawida nie wyprzedzi. Zwłaszcza, że ma dodane 4,2 punktu za warunki wietrzne. Dawid miał tych punktów więcej dodanych. Noty za styl też nie tak wysokie, po 19-19,5, jakie zwykł otrzymywać obrońca tytułu Mistrza Świata. Który będzie Stefan Kraft i czy nadal liderem pozostanie Dawid Kubacki? Wiele na to wskazuje. Kraft jest trzeci, pierwszy Dawid, drugi Kamil. Niesamowite, co się dzieje. Dawid Kubacki.